Czy fair building i fair trade w branży budowlanej są możliwe? Do zastanowienia się nad tymi problemami skłaniają autorzy ekspozycji reprezentującej Polskę na 15. Biennale Architektury w Wenecji. Zwycięska praca jest odpowiedzią na motyw przewodni weneckiego konkursu. Pytanie kuratora głównego całego Biennale Alejandra Raveny. Alejandro jest znanym architektem, w tym roku otrzymał Pritzkera, czyli tak zwanego architektonicznego Nobla. My w naszym projekcie zinterpretowaliśmy, że ten tytułowy front jest to front walki tak naprawdę z materią, czyli tam, gdzie robotnicy walczą z tą materią, aby stworzyć budynek. Projekt został zrealizowany m.in. we współpracy z Michałem Gdakiem. Polską odsłonę wystawy pod tytułem Fair Building w Kielcach będziemy mogli zobaczyć już wkrótce, 9 grudnia o godzinie 19 w Galerii Głównej Instytutu Designu. Na zwiedzających ekspozycję czeka wiele niespodzianek. Nietypowo zaaranżowana sala zostanie podzielona na dwie części. Główną przestrzeń galerii zajmie rusztowanie, będą również wyświetlane reportaże z placu budowy. Drugą część wystawy wypełnią m.in. infografiki obrazujące skalę problemów, z jakimi zmagają się pracownicy w tej branży. Ta wystawa w Polsce będzie próbowała nie tylko stawiać to pytanie, czy ten fair building jest możliwy, ale także postara się udzielić przynajmniej częściowo odpowiedzi na podstawie tych wypowiedzi, które zostawili odwiedzający naszą wystawę tam w Wenecji. Będzie to absolutnie fantastyczna okoliczność, możliwość zapoznania się z projektami prospołecznościowymi, projektami, które tak naprawdę będziemy starali się promować. Organizatorami wystawy Fair Building są Instytut Designu w Kielcach oraz Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki. Wystawę będzie można oglądać do 17 lutego 2017 roku.